warsztacie na temat dobrego porozumiewania się z innymi ludźmi. Jest to w skrócie takiej jednej pastylce, co jest najważniejsze w relacjach, jak rozmawiać z innymi, żeby budować dobre relacje. Ja jestem Maria Pelowska, jestem psychologiem, zajmuję się komunikacją interpersonalną od 30 lat i więcej, a to jest mój kolega Andrzej Kubiak, który też się specjalizuje w komunikacji, w porozumiewaniu się w rodzinie. I my jesteśmy, że tak powiem, odpowiedzialni za to, co się tutaj będzie działo. Jakość naszego życia w dużej mierze zależy od tego, jak umiemy rozmawiać z innymi ludźmi. Nigdy tego żeśmy się nie uczyli. Wzorce bierzemy z domu. Jeżeli mieliśmy dom autorytarny, jest to trudne. Jeżeli mieliśmy dom o tendencjach demokratycznych, co już jest rzadkie, jest nam łatwiej. Bo z reguły powielamy stare wzorce, ale możemy też dokonać transformacji i zmieniać. I więcej. My będziemy mówić o języku żyrafy i szakala. Jest to koncepcja oczywiście amerykańskiego psychologa Rosenberga, który wyróżnił dwa style porozumiewania się. Żyrafa została przedstawiona jako taki styl życzliwy, przyjazny, budujący dobre relacje. Jest to symbol. Jest to po prostu symbol. Wybrał też te dwa duże. A szakal to jest język wściekłego, język pełen agresji, złości, też i nienawiści. Żeby było jasne, że jeśli chodzi o style porozumiewania się, to nikt z nas nie jest ani żyrafą, ani szakalem. Nie jest tylko żyrafą, bo tylko szakalem. Każdy z nas ma w sobie jasną i ciemną stronę mocy. Jasne to są te przyjazne uczucia, a te negatywne to są te rzeczy takie jak gwałtowne emocje, złość, nienawiść. Jeśli dochodzi do przemocy, do tego, że język, którym się posługujemy, jest bardziej napastliwy i narzucający wolę. Natomiast tutaj mamy przykład języka, w którym idziemy na współpracę, czyli bardziej zorientowany nie na to, żeby kogoś spacyfikować albo wymóc na nim jakieś określone działania, tylko zachęcić go do aktywności samodzielnej. I tym te dwa języki będą się również u nas uczyły. Ten bierze pod uwagę tylko i wyłącznie moje potrzeby, ten bierze pod uwagę potrzeby drugiego człowieka. Dopiero spójność powstaje wtedy, kiedy bierzemy pod uwagę i jedno, i drugie. Ale żeby to mogło nastąpić, to musimy najpierw nauczyć się nie mówić, a słuchać, czyli słuchać, słyszeć, rozumieć i czuć potrzeby drugiego człowieka. Dobra. I teraz tak, słuchajcie, język szakala to jest język wściekłego, on mówi ty. Ty jesteś do niczego, ty nie potrafisz, ty jesteś beznadziejny, głupi, nie dasz sobie rady, do niczego się nie nadajesz, ile razy to słyszeliśmy, będąc dziećmi. Nie? Wielokrotnie. Słuchajcie, i teraz dalej. Właśnie jest to komunikat pewien ocen negatywnych, którym posługujemy się od pokoleń. Po prostu uczymy się go i w ten sposób się porozumiewamy, ale możemy też nauczyć się innego języka, bardziej przyjaznego i przekazywać trudne treści w taki sposób, jak sobie psycholodzy wymyślili. Istnieje coś takiego jak psychologia komunikacji, która opracowała, w jaki sposób dobrze się porozumiewać z innymi. Wymyślili, odkryli dużo ciekawych narzędzi i kilka z nich będziemy tu prezentować. Najważniejszy to jest komunikat ja, nie komunikat ty, który jest negatywistyczny. Jak z kibolami lepiej rozmawiać, tak jest to dokładnie, nie? I teraz tak, na czym polega cała magia komunikatu ja? Jaki klub? No, jeszcze nie. Ej, słuchamy teraz. Nie, on też jest zoologiczny, tak się jest okej. Dobra, potem zrobimy jakąś tam dyskusję. Więc tak, zamiast mówić, ty jesteś do niczego i w ogóle nie będę już cytować, bo to mamy przećwiczone aż na to. Komunikat ja mówię o
własnych uczuciach, co ja czuję w związku z jakąś sytuacją. Jestem zły, jest mi przykro, wkurza mnie to, złości, jestem rozczarowana, smutno mi i tak dalej, nie? Kobietom jest łatwiej, bo nasz język uczuć jest nam dostępny i nikt nam nie mówi, że mamy je tłamsić. Mężczyznom jest trochę trudniej, bo oni muszą być macho, silni i w ogóle, mają być oparcie. Ale od nich teraz się oczekuje, że będą mówić o emocjach, dlatego aż tu nie mamy. Trzech mężczyzn na jednym warsztacie. Dobra, okej. Okay. Czyli to jest... I teraz tak, dlaczego ta komunikacja jest taka ważna? Bo otrzymujesz w relacji to, co wnosisz. Jeżeli wnosisz agresję, jeżeli wnosisz złość, to możesz się spodziewać czegoś podobnego w odpowiedzi. Jeżeli wnosisz empatię, życzliwość, przyjazne nastawienie, to budujesz relacje i uczysz się rozwiązywać konflikty, bo masz do tego pole, nie? Więc... przykład. Komunikatuje, ja denerwuję się, gdy się spóźniasz, nie? Można to powiedzieć inaczej, ale my się to uczymy, że powiedzieć to w taki sposób asertywny. Denerwuję się, gdy się spóźniasz. Przykro mi, że nie dotrzymałaś słowa. Czy ktoś chciałby się o coś zapytać? Tak, jak, czy ktoś komuś... Tak, w tym momencie, bo czy to jest jasne, czy to jest czytelne, czy wam się podoba, czy uważacie w ogóle... Co to za opowieści? Siłą rzeczy trzeba zacząć od pewnych uproszczeń, bo świat, życie i człowiek jest istotą bardzo skomplikowaną i ileś tych przypadków daleko wykracza poza te żyrafy i szakale. I tyle na razie, bo ja mogę jeszcze godzinami. A co w sytuacji, gdy na przykład ktoś jest... Ktoś udaje żyrafę i nam często mówi, tak mi przykro, że nie dotrzymałaś słowa. Czyli jest po takim szkoleniu, jak to właśnie. Ale właśnie nie, że no. Tak stosuje taką formę, że kogoś męczy i nigdy nie pochwali, tylko takimi niby miłymi słowami cały czas ją dołuje. Przykro mi, że znowu nic nie umiesz. Smutno mi, jak na ciebie patrzę, dobra. Że taka jesteś. Tu jest komunikat, tu jest połączenie dwóch komunikatów. Przykro to jest stan emocjonalny, ale jest komunikat ty, że ty znowu nic nie umiesz. Czyli to jest komunikat ty. To nie jest komunikat ja. Nie? I teraz pytanie, czy ty chcesz się nauczyć przed tym bronić? Czy chcesz nie reagować na to, gdy ktoś ciebie obciąża takimi komunikatami? Myślę, że też się bronić, bo czasami to, co padło na początku wykładu, że nie ma 100% żyrafy i 100% szakala. I czasami może jak my myślimy, że jesteśmy żyrafami, to może my kogoś męczymy. Może też tak być, tylko istotna jest taka, jaką ja mam intencję. Jeżeli ja mam intencję taką, że chcę kogoś dojechać, to ja zawsze znajdę narzędzia, żeby kogoś dojechać. Ale jeżeli ja otwieram się na drugiego człowieka, i chcę z nim normalnie rozmawiać, komunikować, chcę z nim być partnerem na tym samym poziomie, a nie mieć go tylko pod pręgierzem, to w ten czas będę szukać porozumienia takiego z języka bardziej od serca niż z pary i pogoni. Czyli będę szukać języka żyrafy, aniżeli języka szakala. Słuchajcie, na początku porozumiewanie się komunikatem ja może wam się wydać sztuczne. Ja pamiętam, jak się tego uczyłam, to musiałam te moje komunikaty ty zamieniać na ja, nie? Uczyłam się tego wiele lat temu, ale potem jak się tego nauczyłam, to stwierdziłam, że to jest bardzo pomocne. Słuchajcie, możemy wiele spraw rozwiązać, jeżeli my atakujemy problem, a nie drugiego człowieka. W negocjacjach, jeżeli atakujemy drugą stronę, problem jest nierozwiązany, ludzie pokłóceni. No przykładów jest wiele na to w życiu, nie? Natomiast jeżeli my umiemy stosować miękką komunikację, a jednocześnie być stanowczym i bronić naszych interesów, to my lepiej porozumiewamy się, budujemy lepsze relacje, rozwiązujemy problemy i to naprawdę, działa. To jest cała rzecz w nauczeniu się tych odpowiednich komunikatów i panowania nad własnymi emocjami, które mogą sprawiać trudności. Nie? Bo emocje nam mogą się czasami wymknąć, ale jeżeli będziemy nad tym pracować, to możemy nad tym panować.
trwa, jeżeli druga strona jest agresywna. Jeżeli ja się spotykam z drugiej strony z manipulacją i agresją, to ja mam być tym spolegliwym, który będzie teraz pracował nad sobą, czy mu dopierdolić po prostu, bo w danej sytuacji w końcu, ja wiem, że to nie jest wykład erystyczny, to nie jest Schopenhauer, to nie jest ta sytuacja, tak? To nie jest manipulacja, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli my się wymieniamy myślami, to zależnie, jak to już padło, od sytuacji, od relacji rozmawiających, z drugiej strony można się spodziewać oporu, ataku. Ja muszę dostosowywać moje metody, żeby być skutecznym w tej perorze. A nie mogę być osobą, która po zaatakowaniu drugą stronę przyjmuje postawę obronną i wycofuje się. Więc muszę trochę wyjść poza ten komfort stosowania takich miękkich metod, nie? To tutaj będziemy mieli dwa rozróżnienia. Jeżeli ja wchodzę w sytuację obronną, to znaczy, że biorę tarczę, biorę się do walki. Jasne. Jeżeli ja kontratakuję, biorę miecz, też tam się do walki. A idea jest taka, odstaw walkę, przestań walczyć. To, że ktoś chce walczyć z tobą, to, że ktoś chce walczyć ze mną, to wcale nie znaczy, że ja muszę grać w jego klocki. To prawda, ale to jest metoda, żeby go uzbroić? Nie. To jest metoda, żeby nie grać ani miecza, ani tarczy. Czyli nie być ani spolegliwym, czy uległym, ani też kontratakującym. Właśnie chodzi o to, że w momencie, gdy jesteśmy albo ulegli, albo kontratakujący, włącza nam się ciało migdałowate i emocjonalnie nie jesteśmy w stanie myśleć racjonalnie, tylko idziemy właśnie w kierunku albo obrony, albo ataku. Natomiast w momencie, gdy zaczynamy rozmawiać z poziomu asertywnego, z czystego poziomu, nie wdamy się emocjonalnie w to, co wyczynia druga strona, to wtedy możemy z poziomu racjonalnego odpowiadać na wszystkie argumenty, bo nie damy się ponieść emocjom. Ja wcale nie mówię o tym, że ja się dałem ponieść emocjom. To się cały czas odbywa na zimno. Nie ma tu żadnych emocji. Tylko ja przychodzę, a z drugiej strony widzę wykalkulowany atak, tak? Widzę sytuację, w której ktoś chce wykorzystać moje słabości, w której ktoś mnie atakuje też w sposób przemyślany. I to się cały czas odbywa racjonalnie. Ja myślę nad tym, co robię. Nie daję się sobie ponieść, rzucam mięsem i jest koniec rozmowy. To w takiej sytuacji wydaje się, że taka postawa, w której ja będę próbował tą drugą osobę zrozumieć, ale w takim pozytywnym sensie, jej motywację, słabość, dlaczego się tak zachowuje, co może w tej chwili ją powodować, gdzie są jej słabości i tak dalej, w sposób pozytywny, może być słabe. Ale ja to na końcu przegram. Dobra, ale tutaj jest potrzebny komunikat. Tu jest właśnie potrzebny komunikat. Jeżeli mnie ktoś zaatakuje i ja powiem, tak, słuchaj, stary, czuję się atakowany, albo czuję się, tak, określony sposób, to w ten sposób ta osoba, do tej osoby dociera, co ona robi mi. Tak? Okay, i to bardzo często daje refleksję. W 90% ta refleksja wystarczy, żeby osoba powstrzymała się przed dalszymi atakami, bo zostaje to odmrożone. Ja mówię, czyli ja widzę, co ty robisz, nie, potem już nie przynosi. Nie, jeżeli ja powiem, co ty robisz, to ja znowu jestem przy tobie, to jest komunikat ty. Ale jak ja powiem, co mi to robi, co ty mówisz, czyli ja się czuję z tym niemalą, albo czuję się atakowany, albo czuję, że sposób, w jaki się do mnie zwracasz, jest dla mnie niekorzystny, to w tym momencie, tak, albo ta osoba wejdzie w refleksję i zmieni swój sposób komunikowania do mnie, albo ja tę osobę po prostu zostawię. Tak, czyli mogę też powiedzieć, jeżeli nadal będziesz prowadzić tego typu atak, to czy ja odbieram atakiem, to ja będę musiał tę rozmowę zatrzymać. Bo mi jest z tym bardzo nieprzyjemnie. I to jest wystarczające. To nie zawsze jest możliwe. Czasem są relacje przełożone pod władny. To są czasem relacje, w których ja nie mogę powiedzieć, to ciach i ja idę, bo już mi się przestało podobać. To kto tego wychowywał? Podładny przełożonego, czy przełożony podładnego? Kto sobie na to pozwalał? No, ale mówimy o sytuacji, w której ta druga osoba nie chce wejść w
taką relację, w której się słyszymy, rozumiemy i staramy się na kompromis, czyli każdy się cofnie. Czyli kto na kogo krzyczy? Szef na pracownik, na podwładnego, czy podwładny na szefa? Nie, jak krzyczy, to już jest za daleko. Jak już się zaczyna krzyczenie, to już nie ma komunikacji. No to, to nie. Czyli to wszystko się zaczyna na subtelnym poziomie, dużo wcześniej. Jeżeli dużo wcześniej, ja od samego początku będę się z komunikatem ja, tak? Czyli nie będę mógł co szef ma mi powiedzieć, albo na co szef ma mi zwracać uwagę. Tylko jak ja mam wkład do tej relacji, to wtedy jest zupełnie inna rozmowa. No, ale jeżeli po drugiej stronie jest opór, niechęć do przyjęcia, no mówię polecenia, bo jak jest polecenie i rozkaz, to nie ma racjonalnego, nie ma kontaktu. Ty wykonujesz to, ja ci każę, bo musisz i to nie podlega ocenie. Mówię o sytuacji takiej na zero, kiedy to polecenie służbowe jest rodzajem, dobrze, propozycji, niech będzie na roboczo, tak? Czyli wie pan, powinniśmy to jednak chyba zrobić inaczej, bo ja to mówię dlatego, żeby być grzecznym. Dokładnie. Żeby nie wprowadzać nerwowości. A z drugiej strony jest niechęć do poddania się, tylko jest opór, właśnie dlatego, że dobry pomysł, bo mój, bo ja się nie chcę dać przełamać. I wtedy co? Ja muszę nacisnąć. A może inaczej? A może zapytać się, żeby ta osoba by potrzebowała, żeby jednak podjąć to działanie. Nie naciskać, tylko zachęcić do tego, żeby ta osoba sama czytała. Aha, czyli to jest moja wina, że ja muszę cisnąć, że dotarłem. Tu nie ma winy. Szukać innego dotarcia. Znaczy, no okej, okay, ale... Zapytać się o źródło oporu. Co mu przeszkadza, co takiego się dzieje? Nie, bo on może mieć swoje zastrzeżenia i one mogą być racjonalne. Głupio mu jest powiedzieć, bo szef jest górą, pracownikom w tym kraju jest trudniej. Nie, to jest do mnie zrozumiałe, że szef powinien tworzyć atmosferę, w której ten feedback od podwładnego jest pożądany, to jest zrozumiałe. Ale jeżeli człowiek się upiera, bo chce się popisać przed szefem, przed kimś, bo ma taki imperatyw, że jak ja coś wymyślam, to jestem świetny, ale to jest dobre, jest to pytanie, okej, a co ci przeszkadza, żeby spojrzeć na to in my way, tak? A spróbuj to ocenić w ten sposób. Może sam dojdziesz do... Słuchajcie, i jeszcze jedna rzecz, jak jest jakiś taki impas w rozmowach, dać sobie przerwę, nie każdy przemyśli. Jeżeli emocje są podgrzane, dobrze jest zrobić pół godziny przerwy i do tej rozmowy wrócić. Już za chwilę ona może już mieć inny wymiar. Ktoś może płonąć, przemyśleć. W tej sytuacji, o której tutaj mówisz, to zwykle nie ma dwóch osób, tylko jest więcej. Dlatego, że też w miejscu pracy, to jeszcze jest ważne, jak pozostali to odbierają i tak dalej. Nie? Wtedy ktoś wyczuje, że coś jest nie tak, jak większość tak zacznie troszeczkę już się, to wtedy on może też... No jeżeli taka relacja, że jest podwładny, jest interakcja między, to się jest przełożony, a jest interakcja między podwładnymi i zaczyna się tworzyć rodzaj porozumienia przeciw niemu, to się w naturalny sposób rodzaj walki włącza, no bo okopujesz się, tak? Nie, ja mówię o sytuacji takiej, bo ja tu widzę, że ja mam być takim tatajkiewiczowskim, spolegliwym, takim, który stara się dotrzeć, rozumieć drugą stronę. Na stadionie to nie zadziała. Ale w relacji takiej... Ale my nie mówimy o stadionie. My bardziej się skupujemy na panowaniu nad własnymi emocjami. To, że ty jesteś opanowany, to bardziej prowadzisz mnie rozmowę niż jako wściekły i jako zły. Bo w emocjach różne rzeczy się dzieją, nie? I emocje to nie są nigdy dobrym doradcą. Więc panowanie nad sobą to już jest wyższa szkoła jazdy, nie? Natomiast zdarza się, że są sytuacje takie w życiu, gdzie, że tak powiem, asertywność nie daje rady powiedzieć. No i tyle. No, ale asertywność to jest trochę co innego niż panowanie nad sobą. Bo asertywność to jest coś, co mnie właśnie mobilizuje. Nie chcę użyć słowa atak, bo to co mnie mobilizuje do walki. Czyli moja asertywność mówi mi, nie wycofuj się, zostań w tej rozmowie, bo twoje zdanie też się liczy. Tym jest asertywność. Ja też tu mam coś do powiedzenia, ja też tu jestem ważny. Nie ważniejszy, nie mądrzejszy, ale ja się nie wycofuję, dlatego że moje zdanie się liczy. Bronię siebie, tym jest asertywne. Natomiast panowanie nad sobą jest tylko formą tej obrony. Żebym ja panując, żeby chcąc siebie obronić i w tej rozmowie siebie ocalić, żeby to się nie odbywało na podstawie nieracjonalnej, tak? Czyli już nie tej opanowanej, nad którą panuję. To tak. Słuchaj, tu chodzi o to, że
ty nie rezygnujesz z siebie, tylko miękko się komunikują. Ty jesteś dalej stanowczy, tylko masz dobrą formę i tyle. O to chodzi. My nie mówimy, że ty masz być żyrafą pozbawioną jaj, pozbawioną swojego sposobu myślenia. Chodzi o to, że ty dbasz o miękką stronę komunikacji, żeby nie ranić innych ludzi. I jeżeli my tak się wymieniamy z innymi ludźmi, to my budujemy dialog, budujemy porozumienie. I takie trochę win-win, tak? Żeby jednak... Strategia, tak, wygrana. I to działa w negocjacjach. To się sprawdza. Bo jeżeli pójdę w kierunku takim, żeby jednak wygrać, nie? Czyli jednak doprowadzę do tego, żeby jednak było po mojemu bardziej, to ta druga strona prędzej czy później i tak mi to odwróci. W związku z czym nie jest to opłacalne. Win-win jest opłacalny właśnie dlatego, że obydwie strony są na tyle zadowolone, na ile mogą być w danej sytuacji i nie ma potem sabotowania działań. Bo ten przegrany w sytuacji, gdy jest narzucenie woli, ten przegrany prędzej czy później będzie wracał do tego po swoje. To tak tłumaczyła to, ale to prawda, rzeczywiście. Kiedyś na spotkaniu z sędziami, sędzia, która jest negocjatorem i która jest, do czego sąd nawołuje na początku procesu, to jest mediatorem. I ona to świetnie, a to masz rację, ona to świetnie powiedziała, że jeżeli ja załatwię wyrok jako sędzia, który jedna strona przyjmuje, a druga neguje, to ci ludzie wychodzą z orzeczeniem, ale windą razem nie pojadą, bo... Dokładnie. Natomiast jeśli jako mediator obie strony przekonam do rozwiązania, to nie tylko, że problem został rozwiązany, wyrok jest, ale oni mogą razem wsiąść do windy. I to mówi, to jest rzeczywiście, więc jak rzeczywiście trochę win-win. No? Okej, idziemy jeszcze dalej. Przez wiele lat uczyłam negocjacji nastawionych na współpracę, gdzie podstawą tych negocjacji... Najlepsze są negocjacje partnerskie, gdzie jedna i druga strona jest w stanie załatwić swoje ważne interesy. A tam, gdzie są różnice, to na przykład robi się burzę mózgów, wszyscy wymyślają i starają się wypracować takie rozwiązanie, że jedna i druga strona jest zadowolona. Jeżeli dwie osoby są zadowolone, to jest dobry wynik, ale to wymaga ruszenia głową, znajomości podstawowych technik, żeby się dobrze porozumiewać, ale to się da zrobić, bo to wiele takich szkoleń. Rozumiem, że to zadowolenie może być wtedy, to zadowolenie to jest moje odczucie. Ja mogę wygrać 10% tylko, ale ważne, żebym wyszedł z tym przekonaniem, że coś osiągnąłem, żebym nie wyszedł połamany, nie trochę zadowolony, chociaż, tak? Żebym wyszedł zadowolony, jedna i druga strona, żeby była zadowolona. Wtedy są udane negocjacje. Ale więcej powiem, jest szansa na to, że w przypadku takich negocjacji ostateczne rozwiązanie będzie lepsze dla wszystkich od początkowego stanu, jest to możliwe. I będą tego przestrzegać, bo oni to wypracowali. To jest do zrobienia. Oni w międzyczasie uruchamiają szare komórki i lepiej rozumieją problem i tak dalej. Chodzi o to, żeby szakalowi wyrosła dłuższa szyja, tak? Żeby to jakoś... Żeby zneutralizować szakala, żeby szakal panował nad emocjami, ewentualnie jeśli on nie panuje, to my mu stawiamy granice. My się nie zgadzamy na taki język przemocy. Też możemy to zrobić. Nie, żebyśmy nie byli w roli ofiary. W roli ofiary. Wy się tu nie dajcie, kurczę, panowie. Ale... Znaczy, mamy taką sytuację, w której... próba narzucenia woli i próba wygrania negocjacji nie przynosi efektu bardzo często dlatego, że inne są interesy. Jedna strona może mieć interes bardziej emocjonalny, czyli bardziej jej zależy na poczuciu wygranej niż na wygranej, a inna może mieć powód irracjonalny, gdzie będzie na... Dla przykładu, dla jednej strony poczucie tego, że wygrałem, że zwycięstwo jest po mojej stronie, tak? Może być ważniejsze, aniżeli to, że ta druga strona materialnie będzie bardziej zadowolona czy usatysfakcjonowana. Czyli to, co zostaje powiedziane i to, co pozostaje w emocjach, jest ważniejsze od tego, co zostaje w kieszeni. I o tym też możemy pamiętać właśnie w czasie rozmowy, w czasie negocjacji. Jeżeli przesuwamy się do języka szatana, to zawsze druga strona będzie się czuła przegrana i zwiedziona.
jeżeli przesuwamy się do języka żyrafy, druga strona będzie bardziej zadowolona i emocjonalnie przybliżona do nas. To jest właśnie to, o czym mówił kolega przed wyjściem, że jeżeli te dwie osoby potem siądą, będą miały usiąść ze sobą w jednym hotelu, znaczy w jednym miejscu, czy pojechać tą samą windą, to znaczy, że negocjacje przeszły prawidłowo i nikt nikomu emocjonalnie nie zrobił krzywdy. Proszę, to... Idziemy dalej. Słuchajcie, ja bym chciał trochę przenieść troszkę na lekko inne pole, bo my to wszyscy zwierzętami politycznymi jesteśmy. I a propos negocjacji, niedawno zmarł słynny dyplomata amerykański Henry Kissinger, który miał wyjątkową taktykę negocjacyjną, inną niż co się praktycznie stosuje, bo jeżeli przychodzi do negocjacji, to zwykle dwie strony przestrzelają swoje oczekiwania, że twierdzą, że chcą tam 200% więcej niż rzeczywiście są w stanie ustąpić. Natomiast on robił inaczej. On przychodził od razu z gotowym rozwiązaniem dla wszystkich. To jest niezwykłe dosyć, bo to jest niepraktykowane, ale był skuteczny. Zastanowił się, co obydwie strony, na jakie rozwiązanie oni mogą pójść. I to się zdarzało, że przedstawiał im koniec. Nie było już tego świata. Był dobrym arbitrem. No świetnie. Dobra. Arbitrem. Słuchajcie, Amerykanie wymyślili strategię prowadzenia negocjacji win-win, wygrane, negocjacje harwardzkie. I polega to na tym, że oni, że tak powiem, rozbierają interesy. Interesy wspólne, sprzeczne, moje i twoje. I według tego się działa. I myślę, że ten Henry Kissinger tak działał. Ponieważ jeśli chodzi o negocjacje, zanim do nas dotarły książki na temat negocjacji, myśmy się całej psychologii komunikacji uczyli z amerykańskich książek. I oni to wcześniej wprowadzili. I dobry negocjator to jest taki, który rozumie swoje interesy i drugiej strony. I potrafi zaproponować takie rozwiązanie, że ono jest dobre dla wszystkich. No i on odrobił za wszystkich pracę. Dlatego był skuteczny. Idziemy teraz dalej. Dobra. Na następny model, który możemy się posługiwać, takie narzędzie, które zwykle działa. Ono tutaj w skrócie zostało nazwane UFO. Jak gdyby ten model tutaj troszeczkę jest poprzesuwany, ale są to w pierwszej kolejności fakty, czyli w centrum tego wszystkiego są fakty. I podstawą jak gdyby jest określenie faktu, czyli nie całego wszystkiego tego, co dookoła tych faktów się znajduje, tylko samego faktu. Następne drugie to jest określenie uczuć, co ja w tej sytuacji czuję, tak? Przecież mówisz do mnie podniesionym głosem, tak? To jest fakt, tak? Albo ja odbieram twój głos jako bardzo podniesiony. To jest fakt. Faktem nie jest, że wydzierasz się na mnie, tak? Bo to jest mój emocjonalny odbiór. Faktem jest to, tak? Że mówisz podniesionym głosem, że ja tutaj już mi bębenki pękają, tak? To one w tym kierunku mówią. I teraz zobaczcie, jeżeli ja mówię o moich uczuciach, czuję się w tym momencie nieswojo, albo czuję się zastraszony, albo czuję się zagrożony w tej sytuacji, bo ktoś na mnie krzyczy, tak? To jeżeli ja mówię mu uczciwie, czuję się zagrożony, to jest moje uczucie. I teraz mogę wyrazić, jaką ja mam potrzebę, ja mogę wyrazić prośbę, jakie mam oczekiwanie, tak? Czyli będę miał potem oczekiwanie. Proszę, tak, abyś zwracał się do mnie w bardziej przyjazny sposób. Proszę, żebyś zwracała się do mnie, nie machając rękoma i nie podnosząc głosu, tak? Czyli mogę iść w tym kierunku, czyli pierwsze fakty, moje uczucia, co ja w związku z tą sytuacją czuję i później mój stosunek do tej sytuacji wyrażona prośba.
jestem zmartwiony tym, co tutaj, tak, tym, o czym się dowiedziałem. Jestem wściekły, czuję w sobie złość, gdy zdarza się ta sytuacja po raz kolejny, tak? Czyli mogę wyjść z takiego poziomu, w którym będę opisywał dokładnie to, co ja w tej sytuacji czuję. Czyli zobaczcie, wracamy do komunikatu ja i korzystamy z tego komunikatu. Jestem na ciebie wściekły, że kilka dni po terminie dostarczyłeś mi dane do projektu, tak? Zwróćcie uwagę, że to jest wyrażenie moich emocji. Tak? To jest ten moment, w którym ja wyrażam moje emocje. Czuję złość i tyle, tak? Mam sobie wściekłość z tytułu jakiejś zawalonej sprawy. Szef mnie mocno ochrzanił, a ja nie chciałem ciebie sypać. Maryla, jedziesz. Teraz? Cały ten, może przez cały ten przykład, nie? Ale czy ty nie wiem, co powiedziałeś? Tak. Tak, bo tu mamy tą sytuację, gdzie szef mnie mocno ochrzanił, nie? I teraz... Ja nie chciałem spowodować jakiejś sytuacji, tak? Nie chciałem sypać i wszystko wziąłem na siebie. Kosztowało mnie to dużo nerwów, wstydu. Nigdy więcej nie chcę tego przeżywać. Zobaczcie, że ja cały czas mówię o sobie, że ja. Czyli cały czas ten komunikat, tak, jest zorientowany na to, co ja czuję, co się ze mną dzieje i co we mnie powstaje. Chcę, żebyś dotrzymywał terminu, tak? Nie żądam, żebyś przechodził na czas, tak? Bo nie mam na ciebie słowa, tak? Ale chcę, żebyś dotrzymywał terminu. To jest moja potrzeba. Moją potrzebą jest, jak się umawiamy, to jesteśmy, tak? W ramach rekompensaty, tak? Zadośćuczynienia, chętnie pójdę z tobą na kawę, zaproś mnie na mecz. Kup mi bombonierkę, tak? Bo jakieś zadośćuczynienie musi tutaj wystąpić. Takich komunikatów mamy na co dzień bardzo dużo. Zwróćcie uwagę, że zamiast opieprzać kogoś, tak? Bo równie dobrze mógłbym powiedzieć, słuchaj, znowu się spóźniasz, jaką cholerę, co się tam dzieje, dlaczego to, nie szanujesz mnie, tra-t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 a. Tylko, że to nie przynosi skutków. Bo ja się czepiam tej drugiej osoby. Zamiast skupić się na tym, co jest w moich, tak jak tutaj w moich odczuciach. Czy mamy do tego kawałek jakieś pytania, bo chcielibyśmy pójść z przykładem? To znaczy, może to czasami przynieść skutek, jeżeli my się staramy zwykle nie reagować tak emocjonalnie i tam powiedzmy cierpliwie coś takie, ale powiedzmy raz wybuchniemy, ale raz tak na jakiś dłuższy czas, to może właśnie, bo akurat ten spokojny człowiek wybuchnął, to coś może w tym być. Nie? Spokojny człowiek kiedy wybucha, jak tłam się swoje emocje, nie? I potem przestaje w końcu panować. Wtedy wybucha, więc dużo lepiej jest, jak my mamy jakieś problemy w jakichś relacjach, mówić o tym na bieżąco. Słuchajcie, ale my teraz zagrajmy tą scenę. Zróbmy negatywną mąż i żona, dobra? Dobra. Już bez... Siadaj, dobra? Dobra. Masz? Ja chciałam być to wcześniejsze. O kurczę, strasznie się boję tutaj, czy będą jakieś stereotypy. Nie, no! Kto będzie zły, mąż czy żona? Nie masz! Trochę boję. Nie ma co się bać, to jest teatr. Powiem. Dobra. Gramy scenkę wyobrażoną. To jest mój mąż. W tej scenie ja jestem jego żoną. I proszę bardzo, mamy to. Okay. No. Co solimać lub. No. No gramy standardowe sytuacje, o które się ludzie kłócą. Wczoraj na imprezie nic nie robiłaś, tylko podrywałaś mojego kumpla z pracy. Jesteś beznadziejna, myślisz tylko o innych facetach. Klasycznie. To ty jesteś beznadziejny, nie zaprosisz mnie do tańca, tylko zajmujesz się podlizywaniem swojemu szefowi. No to wiecie, to riposta musi być, nie? No jasne. No. Ja muszę zajmować się szefem, żeby mieć dobrą pozycję firmy. Ty też na tym przecież korzystasz. No. Żona. Tak, praca jest dla ciebie najważniejsza, a ja ciebie wcale nie obchodzę. Jesteś egoistą tacy jak inni mężczyźni. Ciach. Mamy klasyczny dramat, nie małżeński. Teraz robimy z
robimy, oni są wszyscy po kursach naszych oczywiście, po psychologicznych i będą gadać innym językiem i lepiej się rozumieć. Czyli proszę tak, bardzo. Odpoczęli pół godziny, każdy poszedł do swojego pokoju, zeszły emocje, tak, i teraz mogą rozmawiać racjonalnie. Stosują komunikat ja tak. I jedziemy. I jedziemy. Dobrze, że nie wyrzucimy tego. Dobra. Tak. Teraz słuchajcie uważnie, jaka zmiana dialogu. Wczoraj na imprezie byłem o ciebie zazdrosny. Było mi smutno. Nie zwracałaś na mnie uwagi i cały czas tańczyłaś z moim kolegą z pracy. Byłam na ciebie zła, że zajęty byłeś głównie rozmową ze swoim szefem. Trochę za dużo wypiłam i straciłam kontrolę. Było mi przykro. Czułem się zlekceważony, że nie zwracasz w ogóle na mnie uwagi. Przepraszam cię, jesteś dla mnie bardzo ważny, kocham cię, przykro mi, że tak się stało. Ja cię też przepraszam za to, że za dużo czasu poświęciłem swojemu szefowi. Następnym razem poświęcę więcej czasu tobie. Kocham cię i chcę z tobą więcej czasu spędzać na imprezie. Dobra, mamy dialog po amerykańsku, nie? Gdzie się mówi o uczuciach, gdzie po prostu nazywa się uczucia, jest inna rozmowa, jak my po prostu otwieramy siebie, nie? A nie atakujemy. I nie ma pretensji, zwróćcie uwagę, że w tej drugiej części żadna ze stron nie ma pretensji do drugiej. Mówi o swoich uczuciach, ale nie obarcza tej drugiej strony swoimi pretensjami. I tu, na tym polega główna, podstawowa część tej różnicy. Jeżeli my drugiej osoby nie atakujemy, jest szansa na dialog i na porozumienie, bo my rozmawiamy o swoich potrzebach, często niezaspokojonych i o tym mówimy, co jest ważne. I możemy wtedy otworzyć się na drugą stronę i budować lepszą relację niż jak wyciągniemy kałasznikowa i do kogoś tylko strzelamy. Tutaj mamy jeszcze taki przykład, w którym rozmowa dopiero wtedy, kiedy już opadną emocje, nabiera zupełnie innego kształtu. Czyli mogę budować dobrą, pozytywną atmosferę nawet w sytuacji, która była trudna. Zobaczcie, że ten drugi dialog powoduje, że te osoby są do siebie bliżej, a nie dalej. A więc problemy mogą nas przybliżać, jeżeli rozwiązujemy je we właściwy sposób. Natomiast nawet pierdoły mogą nas od siebie oddalać, jeżeli są właśnie rozwiązywane w sposób niewłaściwy. Dobra, jasne, czytelne? Mamy drugi dialog, tak? Jedziemy. Idziemy. A jeszcze drugi dialog, tak? Jeszcze dialog? Tak, jeszcze ten synek. Tak. Dobra, którą? Syna? Tak. Pokażemy wam jeszcze jeden taki przykład, trudniejszy trochę. Tak? Dialog matki z synem od okazji. Dialog matki z synem. Początek będzie z okazji dnia dziecka. Matka tutaj z poziomu szakala. Matka jest szakalem tym razem. Później będzie żyrafa. Dobra. Jestem ostrym szakalem. Ja już nie mam bali. Jaki jestem zły. Jeśli przyniesiesz mi jeszcze jedną jedynkę, to chyba łeb ci urwę. To też takich prostych rzeczy się nie potrafisz nauczyć. Ośle jeden. No. Jeszcze się... Dobra. Wszystko oglądało. Sekundę. Nie ma teraz. Teraz gramy. Jedziemy. Dobra. I to był dialog negatywny. Jakich jest wiele i jak się nie mamy porozumiewać. Teraz wchodzi żyrafka, kochana. I rozmawiamy inaczej. Tak, spróbujemy zmienić ten sam dialog na dialog empatyczny. Dobra, przychodzi syn. Widzę, że wróciłeś do szkoły w złym nastroju. Znowu złapałem jedynkę. Co, chcesz spalić tę budę? Wiesz, jaki masz pomysł? No mam taki bardzo dobry. Spalę tę budę. Wyczuwam w tym dużo złości. Co tak naprawdę się stało? Nie wiem, ale mam tego teraz dosyć. I nie mam do tego głowy. A co ci zabiera? Jaki masz kłopot? Bo kłóciłem się z dziewczyną, bo twierdzi, że powinienem się inaczej ubierać. Przecież dobrze chodzę ubrany, prawda? Mhm. No. Rozumiem, że jesteś w trudnej sytuacji. Ja też nie lubię czuć się nieakceptowana. No to sama widzisz, tak? Sama widzisz. Wierzę w związku z tą jedynką, że dasz sobie radę samodzielnie?
Potrzebujesz jakiejś pomocy? Nie wiem, na ten moment to ja nie wiem. No dobra, ale gdybyś potrzebował pomocy, no to będziemy o tym myśleć. Dobra, najpierw spróbuję sam rozwiązać ten problem z matką, a potem ja bym miał kłopot, to się do ciebie zgłoszę, ale dziękuję, że mogę na ciebie liczyć. Fajnie, dobrze synu. Okay. No. Zobaczmy, że przechodzimy przez zupełnie inną formułę. Dlaczego? Dlatego, że na początku matka nie wyraża pretensji i nie atakuje syna. No i też dowiedzieliśmy się, że był też inny, dodatkowy problem. To było ważne. Dokładnie. Czasami tak bywa. Dokładnie, tak? Czyli syn ma wtedy większą możliwość otwarcia się i powiedzenia tego, co czuje. Dobra. Słuchajcie, była część dotycząca komunikatu, wyrażania krytyki, a teraz część najmilsza, wyrażanie pochwał. To tej grupy lubią najbardziej. Ale można skrytykować. Więc tak. Istnieją różnego rodzaju mity na temat pochwał, że nie warto o tym mówić, bo i tak ktoś to wie. To jest jeden. Drugi. Jest zbyt zobowiązujący. Jeżeli powiem, że kogoś lubię, to może ten system dokocham, a ja tej osoby wcale nie kocham i tak dalej, i tak dalej. Kolejny, trzeci. Możemy kogoś zepsuć. Zepsuć mu osobowość, jak będziemy go często chwalić. Nie pewnie bardzo... jest na odwrót. Tak, nie par słońca przed zachodem. Mamy takie przekonanie. Nie mamy nawyku chwalenia. Przyczyna jest bardzo prozaiczna, bo sami byliśmy mało chwaleni. I czym jest pochwała? Pochwała to jest prezent, energia, którą dostajemy od innych. I ważne, żeby ją przyjąć. Można też pochwałę odrzucać. Wielu ludzi odrzuca pochwałę. A jak ją odrzuca, to ludzie przestają ją dochwalić, nie? I z czego się składa pochwała? To są uczucia pozytywne plus odwrót sytuacji. Tylko takie przykłady. Matka do córki. Jestem z ciebie dumna, że tak bardzo opiekujesz się wujkiem, gdy się rozchorował. Okazujesz mu dużo troski, miłości i jestem ci bardzo wdzięczna. To jest jeden z takich przykładów. Albo to jest z filmu amerykańskiego. No, Amerykanie potrafią się komunikować. Ja, jak oglądam filmy amerykańskie, to dużą rzecz, zawsze patrzę, jak oni rozmawiają o trudnych sprawach i potrafią to robić. Potrafią prowadzić dobre negocjacje i tu jest jeden szef pilotów mówi do swoich kolegów: jestem z was dumny, widziałem, jak dojrzewaliście jako piloci i mężczyźni, przeszliście moje najśmielsze oczekiwania. I to jest pochwała. I to jest pochwała. I słuchajcie, ja mam dla was takie zadanie domowe do wykonania, jak już wrócicie, żebyście komuś bliskiemu bądź dalszej osobie przekazali pochwałę, za co ją lubię, za co ją kocham, dlaczego jest dla mnie ważna. Słuchajcie, istnieje to tylko to, co jest wyrażane w języku. Jeżeli my o tym nie mówimy, to tego nie ma. I ważne, żeby o tym mówić, bo ludzie w naszym kraju mają dużą łatwość odreagowania negatywnych uczuć. Natomiast ukrywają to, co jest najcenniejsze, uczucia pozytywne. I o tym nie mówią. Tutaj mamy jeszcze takie ryzyko tak zwanej kaszubskiej szkoły wychowania, tak? Czyli tak zwanej twardej szkoły, która mówi tak, że po pierwsze nie par słońca przed zachodem, po drugie nie będę mówić dobrych rzeczy, bo jeszcze się zepsuje, tak? Bo się rozpuści, tak, dokładnie. W związku z czym osoba wzrasta, od dziecka wzrastaliśmy, tak jak ja mogę o sobie powiedzieć, w tej grupie wiekowej jestem, że wzrastałem w przekonaniu, że nie wolno drugiego człowieka chwalić.
przełamanie jak gdyby tej bariery jest o tyle trudne, że tak, że my w ogóle nie mamy tego we krwi, więc nie wiemy jak w ogóle się do tego zabrać. Natomiast warto zacząć od właśnie takich codziennych pochwał, nawet samego siebie przed lustrem. Czyli pierwszą osobą, którą możemy nauczyć się chwalić, to zamiast tego gaduły, że robisz, a po co tam leżysz, a drugi jest drugi gaduła, tak? A co się znowu będziesz wychylał, a co się będziesz wygubił, a jaki ten tam tak znowu jest? To ja mogę rozpocząć dzień od spojrzenia w lustro i dokładnie, tak? I przyjrzeć się tej osobie i pochwalić tę osobę, choćby za to, że wstała, że może mieć dobry dzień, dokładnie, że się potrafi do siebie uśmiechnąć, tak? Czyli tą pierwszą pochwałę już mogę mieć za sobą. To jest taka szansa, że jak ja sam sobie udzielę tej pierwszej pochwały, to drugiemu człowiekowi tą pochwałę dać już mi będzie o wiele łatwiej. I teraz ja miałbym taką propozycję do Was, żeby każdy wziął chociaż na chwilę naszą żyrafę i pochwalił osobę, która jest po prawej stronie. Dacie radę? Dobra, jedziemy. Jesteś pod porą kodu. Tak jest. Drugą stronę. Ja się cieszę, że ty do nas dołączyłeś i przełamałeś mit Bejherowa. Super. Ja już tutaj powiedziałem. Wszyscy. Żyrawkę, a nie, ja już to powiedziałem. On mi powiedział, już to ja, że jestem tym. Energia. To dalej żyrawkę dawaj. Ale to powiedz nie mi, że to powiedziałaś, ja to powiedziałam. Ale teraz, nie tam kiedy. Nie ale teraz. To on nie dostał. Będzie dobrze. Nie mam kogo pochwalić. Gosia, Gosia, Gosia! A ja, Gosia! Nie, nas nie ma, nas nie ma. Świetnie, że jesteś. Bardzo się cieszę, że tak tutaj potrafiłaś to zorganizować i jeszcze wszystko nagrywać. Super! Dziękuję. Ja bym jeszcze chciała Wam podziękować, bo ja spóźniłam się, ale cały czas słuchałam Was w internecie. Pędziłam tutaj, wyłączyłam dopiero przy biurze, bo tam zaczęłam rozmowę z koleżanką moją. Wszystkie każde słowo uważam, że jest fantastyczny warsztat i naprawdę. To by trzeba było sobie tak, bo jednak to ja nam wychodzi, to ty, atakowanie, dużo łatwiej niż to ta zmiana, żeby właśnie zacząć inaczej mówić. No trudne. Słuchajcie, bo jest to trudne, ale potem już jest łatwiej, jak to się przyswoi. Natomiast dzięki różnym pytaniom, które tu padły, myśmy w ogóle wyszli poza ten warsztat, przerobiliśmy całą negocjację i całą komunikację i fajnie. Także życzymy Wam powodzenia. To oczywiście było w ogromnym skrócie. Polecamy jeszcze inne rzeczy z asertywności, bo żeby tak naprawdę nauczyć się treningu dobrej komunikacji, no to wymaga dużo więcej czasu. Sam trening asertywności 6 dni, żeby wyćwiczyć techniki, negocjacje kolejne 2 dni po 16 godzin. Także tak jak pracujemy na siłowniach nad siłą naszych mięśni, to jakbyśmy pracowali nad naszymi relacjami i nad technikami, jak te dobre relacje budować, to po prostu żylibyśmy w krainie żyrafy, a nie szatana. Ale jest jeszcze jedno ważne narzędzie w komunikacji, które tutaj nie padło. No mamy go. No. Jest takie ważne narzędzie, humor. Humor jest jeszcze bardzo ważne narzędzie. Tak, żeby pamiętać, żeby zawsze budować dobry nastrój. Tak jest. Super. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy. Możecie zadawać pytania. Ja bym zadał, ale tam już ktoś pozwali. Musimy komuś pomóc. Tak, dobrze. Poczekaj jeszcze, dziewczyno.